Cześć, witam Was, Marek Pulczyński. Tym razem materiał dla wszystkich osób, którzy dotknięci są jakimikolwiek formami niestabilnego barku, bólu barku. Dobrze wiecie z moich poprzednich filmów, że prawidłowa praca stawu ramiennego wynika z dobrego ułożenia łopatki. I tak naprawdę dzisiaj skupimy się właśnie na tych ruchach retrakcyjnych i depresyjnych łopatki, czyli na ściąganiu łopatki do tyłu i do dołu. Generalnie jest to konieczne ułożenie, które trzeba spełnić, żeby prawidłowo odpychać od siebie ciężar, dźwigać ciężar nad głowę, stawać na rękach, bądź przyciągać cokolwiek ciężkiego do siebie. W momencie, kiedy Twoja łopatka jest zwieszona do dołu, jakby jak zobaczysz w lustrze, że całe Twoje ramię wisi ku dołowi, to może stanowić już albo przyczynę Twojego bólu, albo może stanowić ryzyko, że ten ból prędzej czy później wystąpi. Stąd trzeba sprowokować taką sytuację, żeby Twoje ciało zechciało się opierać tej wiszącej łopatce. Mówiąc językiem ciała, musimy mówić językiem odwrotności. Co to oznacza? W momencie, kiedy będę chciał, żeby moja łopatka znajdowała się z tyłu i z dołu, muszę sprowokować jakąś siłę, która będzie moją łopatkę wyciągała do góry i do przodu. Dzięki takiemu ułożeniu mogę zacząć się siłować z oporem, z tym gumowym oporem i teraz ściągając łopatkę w tył, w dół, utrwalam w moim układzie nerwowym, układam w moich łańcuchach powięziowych prawidłowe ułożenie, utrwalam to dobre ułożenie. I teraz staram się wykonać 10-12 ruchów. Jak widzicie, ściągam łopatkę w tył, w dół, automatycznie na prostym ramieniu biceps usiłuję ustawić pionowo do góry, bądź jeszcze delikatnie zrotować go na zewnątrz. Poczuję mocne napięcie w okolicy mięśni przykręgosłupowych, automatycznie poczuję napięcie w stawie ramiennym. Ściągasz, postaraj się zatrzymać i na 3, 2, 1 sekundę postaraj się spokojnie odprowadzić gumę do pozycji wyjściowej. Ściągnij, wdech, z wydechem rozluźnij. Rozluźnij. Ćwiczenie świetnie nadaje się jako pierwszy stopień w rehabilitacji po urazach barków. Równocześnie stanowi bardzo dobrą rozgrzewkę przed wszelkimi ruchami wypychania bądź przyciągania. Pobudzacie dzięki w ten sposób mięśnie przykręgosłupowe, które trzymają łopatkę na miejscu, a dzięki temu bark pracuje dużo stabilniej i dużo lepiej. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzielcie się tymi materiałami, które Wam tutaj przedstawiam. Pozdrawiam, Marek Kurczyński.